chcemy uczcić naszą 10. edycję projektu Apetyt na kulturę, Teatr 60+. Bardzo się staram, żeby co roku panie podpowiedziały mi temat, co do którego piszę scenariusz. No więc na przykład był pomysł, żeby napisać o NFZ-cie, napisałam. Był pomysł, żeby o podróżach, proszę bardzo. A ostatnio panie wymyśliły, a może by coś zagrać w strojach, w kostiumach, żeby to było takie inne, barwne. No i stąd pomysł Kopciuszka. W dużej mierze jest to tekst Jana Brzechwy, no ale w takim współczesnym trochę myśleniu. Największą radość sprawiają nam próby, dlatego że my się po prostu lubimy. To jest grupa pań, które ze sobą bardzo zgodnie współpracują, przejmują się swoimi problemami, cieszą się radościami. Jest zawsze bardzo dużo śmiechu. Bardzo się też staramy, żeby każda miała możliwość kształtowania tego spektaklu. Żeby to nie było tak, że przychodzę, narzucam i teraz zrobimy to. Każda się czuje współodpowiedzialna i to chyba jest najważniejszą zaletą tej grupy. Byłam i sklepikarzem, i trochę po scenie biegałam i byłam oczywiście Jolą Mądralińską, czyli damą dworu. Ja natomiast lodziarzem, byłam trochę ochmistrzem, potem zamieniłam ochmistrza na stańczyka, bo uważałam, że stańczyk jest osobą taką wesołą, a jednocześnie plotkarską, potrzebny na dworze jest tańczyk. A ja usilnie zabiegałam o tego księciunia, ale się nie udało, prawda? Nie, no, bo ja pilnowałam. To było straszne. Tyle adrenaliny, radości, dobrej energii. Właśnie po to się przychodzi do Teatru 60+, żeby po prostu podładować tą dobrą energię. No i przekazać dalej, bo chyba dzisiaj po publiczności przekazaliśmy tą dobrą energię, prawda? Mi się wydaje, że już nie mamy tyle tremy, co młodzi. My się po prostu bawimy. Po prostu bawimy się. Bo my się lubimy. Tak, nam nie przeszkadza to, jak wyglądamy, tak? Ważna mamy jest zabawa. Do siebie dystans. No, mamy do siebie dystans i możemy wykonywać wszystkie role. Super wrażenia. Muszę się przyznać, że widzę to drugi raz. Ta przedpremiera miała miejsce już w Zakładzie Energetycznym jakiś czas temu. Nagrałem film. Wszyscy już to z uczestników mieli, a dzisiaj chciałem to skonfrontować. Wyszlifowali, poprawili, wypięknili, no i wyszło naprawdę wspaniale po prostu. Tak, ktoś już powiedział, historycznie, zabawnie i wszystko to razem wzięte. Także super. Spektakl pełen radości. W ogóle nie czuć, że to grali seniorzy. Tak naprawdę co najmniej 60 minus, a nie 60 plus. Odwaga tych seniorów to faktycznie jest jedno. Scenografia, stroje zasługuje naprawdę na wielki, wielki ukłon, ale także ten talent i ta umiejętność cieszenia się z tego, co robią. Środowisko senioralne w Zabrzu ma się bardzo dobrze, ale przede wszystkim środowisko senioralne chce się rozwijać, chce się bawić, chce się integrować i chce uczestniczyć w życiu miasta.